Siemanko. W środę. O, teraz nie będę na dwóch treningach, bo pracuję po południu. Tak. W listopadzie jest przeniesiona na sobotę. Na 10 rano. Jedno, słuchaj, zrobię sobie swoje. To co założyłem. Dla zdrowia. Od paru lat nie mam kataru, nie mam kaszlu. Czasem wiadomo, że bardziej kiepsko czuję, nie? Nie, teraz febra trafiła. Opryszczka. No, a to dzieci tam musiało przejść. Dzieci, nie? Nie, bo Nie patrzę teraz na te gumowe końcówki do moich kijów. Pan nie miał ze sobą ten serujący kij. Szkoda. No, ale przemysł. Ja mówię, kwestia jest taka, że... Jaki ciekus. Ale jakie szczęśliwe wszystko. No. Ile twoja tam ona ma? 11. A była teraz w spa. Co ty jej tam zrobiłeś? Ja nie. Na Namiotowej 28 to jest dog barbershop. Została dwa razy wykąpana, czesana. Później ci pokażę filmik. Więc jest to sędzia. No tak, obserwuję. O, tak, i w tyły przemieszka. Czuj się w ukrytej kamerze. Tak, tak. Nasobne jakieś tam, nie? Tak. Ale fajnie. Ładnie trochę marzno. No. Szkoda, że rękawiczek nie wziąłem. No to ten, ja to jestem wytrwała, bo to już chyba z 8 lat. To mega wytrwała. No, no stresuję. No, ale czasami bardzo różnie zauważam, jak to ze szpitami pamiętam. Reagują na cienie samochodu. Zgadza się, bo mogą myśleć, że się trzyma. Ale my się śmiejemy, że on ma ukrytą kamerę i to jest dodatkowy sędzia. Okej. Okay. Także i przody, i tyły obserwuję. Nie, jestem poza konkurencją, to może sobie na mnie patrzę. Bez numerka? Nie, mam numerka, ale technika to nie jest moja. No, za trzeba sobie pochodzić. Nie, ja dlatego mówię, że trochę mnie
Ja mówię, sędziowie sędziami, zawsze to własne sumienie trzeba mieć, żeby tam nie oszukiwać ten, ale... Sama nazwa wskazuje. Dla towarzystwa, dla ratunku, dla ruchu na świeżym powietrzu. A nie takie... To jest to, o co mi tu nie chodzi. No, a nie traktowanie tak... Oddychanie, no, drama. Zgadza się, żeby nabrać siły. No? A z przodu? Chyba tak. To były początki. Znaczy początki. Dla mnie to były początki. I wtedy, jak to się mówi, dużo było. Nie było jeszcze formy na piątkę, nie było czego tam. Ultra, nie ma co przed ultra. A gdzie się zostało? Tutaj, wolno. A skąd pomysł? A Marek Filiczewski taki jest. Bardziej biegać. Chociaż nie, też chodził z kilkami. A teraz całkowicie na biegu się przerzucił. Na pewno. Znaczy on tutaj nie startuje. Nie, zakładam, ale gdzieś tam na pewno z widzenia tu. Na różnych takich spotkaniach. Tak. Chodzony przy nim na pewno on. Jak to się mówi, tęsknął do Grand Prix Łodzi. A no co, żeśmy chodzili po tam w parku 3 maja, nie? No i nie tylko w letnich, przecież tak. Też po brusach, nie po brusach, po zdrowiach. Tak było, na brusie też jedne zawody byłam. Fantastycznie. To wtedy ten jeszcze Bartek Sobecki. Dla no ja to tam koło widowni, to widowni. No między... Armii, nie znaczy co by teraz, Piłsudskiego, a tu Konstytucyjna. Z dwóch torów kolejowych. No, tamta strona, z dwóch torów. Tam ostatnio jechałam samochodem, bo to chyba tutaj. Macie, która tam prowadzi zajęcia, tak? Tak, byłam tu zapisana. Jak mi pasują godzinowo, to miejsce mi nie było. A no nieraz to tak jest. Bo godzinę wstawić się przez miasto, no, to basen. Ale 96. Zakładając, bo ja to tak... Tak, dwa. No ale to wtedy godzina drogi trzeba liczyć. Sama jazda, tak jak mówimy. Nie, to wolę parę być ewentualnie same. No, to jest to taki cel. Teraz to nie patrzę wcale na te strzałki, bo mam przed sobą ludzi. A tak, to jest. Także ja tylko mówię, żebym jakieś plecy widziała, to już pewniej się czuję. Tak. Albo koniec ja. Pobierało medal, to się odda buberek. Dokładnie. O jest, kamory. No to jest ta droga do Arturówka. O.
To będzie ostrzeżenie. Hej, hej. Nakręciłam właśnie. Chcę, żeby to jakieś pisać. Nic nie znaczy. Do domu się położyć spać. Także naprawdę. Cześć, czołem. Zimie lewo.
Dzień dobry bardzo. Jest to dwa praca z łokcia. Najgorzej to się zafiksować na jakieś rzeczy. Tak jak ja mam działkę. I zamiast w weekend pójść gdzieś na miasto, pozwiedzać, popatrzeć. Nie, kurde, działka. O, ale to jest wybór, tak? Własny. A na działce też trzeba zrobić to, czy tamto. Też się coś dzieje. Na działce uwielbiam pracować, tylko że kwestia jest taka, że człowiek też by coś innego chciał zrobić. Niestety trzeba na działce trawę posiać i co dwa tygodnie kosić. Nie da się co dwa tygodnie w sezonie. Czasami trzeba dwa razy w tygodniu kosić. A no to zależy od pogody, prawda? Nie. Jak nie? Zależy od czasu rośnięcia trawy. Cześć ponownie. Nie ma opcji drugiej, nie dostaniesz nowy, wymienisz sobie.